Proszę bardzo. A, pan tam. Nazywam się Eugeniusz Sendecki, jestem szefem Stronnictwa Narodowego imienia Dmowskiego Romana w Warszawie. Potrzebny panu mikrofon? Proszę bardzo. Ekscelencjo, panie ambasadorze, nazywam się Sendecki i szefuję Stronnictwu Narodowemu imienia Dmowskiego Romana w Warszawie. Mamy ostatnio kłopot ze stroną żydowską, która oskarża nas o współpracę z reżimem hitlerowskim i mordowanie Żydów. Wiemy, że tutaj była taka organizacja państwowa, która nazywała się Generalne Gubernatorstwo, które rzeczywiście było utworzone i przez Żydów, i przez różnego rodzaju zdrajców polskich, którzy współpracowali z Niemcami hitlerowskimi. Natomiast ja pragnę przypomnieć, że ta organizacja, Generalne Gubernatorstwo, została utworzona na mocy współpracy między Hitlerem a Józefem Stalinem i konfidenci sowieccy wtedy weszli masowo w skład Gestapo. Wiemy też, że potem, kiedy Związek Radziecki tutaj wrócił w roku 1944, to posłużył się tą organizacją, czyli Generalnym Gubernatorstwem i utworzył na jego bazie Rzeczpospolitą Polską, którą później nazwano Polską Rzeczpospolitą Ludową. I wiemy też, że w ramach rozliczeń i różnych przekazań dokumentów, część dokumentów została przez stronę rosyjską przekazana władzom Rzeczpospolitej Polski. Natomiast, niestety, chcę poinformować pana ambasadora, że do nas, Polaków, te dokumenty nie dotarły. I jesteśmy obecnie ofiarami strony żydowskiej, która oskarża nas, Polaków, o winy Generalnego Gubernatorstwa, a my nie mamy możliwości rozliczenia się. Chcę poinformować pana ambasadora Federacji Rosyjskiej, że dokumentacja jest w rękach agentury żydowskiej w Polsce, że doszły do nas słuchy, że strona amerykańska z IPN-u, ze zbioru akt zastrzeżonych, te dokumenty pozyskuje, a my Polacy z organizacji narodowych, nacjonalistycznych nie mamy dostępu i jesteśmy fałszywie oskarżani. Chcę prosić pana ambasadora i władze rosyjskie o przekazanie nam kopii tych dokumentów Generalnego Gubernatorstwa, żebyśmy mieli rozeznanie, kto z obecnych zarządzających Polską jest spadkobiercami w linii prostej czy w linii bocznej, kto przejął majątki, gdzie są te majątki, gdzie są ci ludzie, komu teraz służą. Mam prośbę wielką. Myślę, że wielu Polaków, jak będzie się dowiadywało, o co chodzi stronie żydowskiej, poprze mnie. Panie ambasadorze, bardzo chciałbym prosić o przekazanie tej dokumentacji Telewizji Narodowej i Stronnictwu Narodowemu imienia Dmowskiego Romana, które reprezentuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu. Panie ambasadorze, czy od razu pan by chciał, czy tak, odpowiadać, czy... Nie, nie, to poczekaj, bo zaraz... Proszę, daj panu ambasadorze. Po pierwsze, ja nie komentuję stosunków Polski z krajami trzecimi, w tym przypadku z Izraelem. Po drugie, pan powiedział, my wiemy, ja nie mam tej wiedzy o to, co pan teraz wygłaszał. Ja absolutnie nie akceptuję takich słów, jak agentura żydowska i absolutnie nie akceptuję wypowiedzi antysemickich. Oczywiście, że nie rozumiem i nie akceptuję również treści tej prośby o przekazanie jakichś dokumentów, które niby istnieją. Ja nie mam absolutnie wiedzy na ten temat. Przepraszam, ale to wszystko, co mogę powiedzieć.